Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku dosłownie w ciągu dwóch minut chciałem zakończyć tuning tych naszych samochodów. Wykańczam środek fokusa. Później chciałem Wam pokazać, jak za pomocą telefonu, kamerki GoPro i prostej edycji można się pobawić, można pokazać takiego nawet zwykłego starego fokusa w dosyć takim, moim zdaniem, fajnym świetle. A na zakończenie kupiliśmy jeszcze pokrowce do Sylwii Wemki, bo gdzieś tam jakieś zaciki się robiły i stwierdziliśmy, że po prostu kupimy pokrowce welurowe. Myślałem, że w ciągu godziny, dobrze się przy tym bawiąc, opakujemy te nasze siedzenia i to będzie tyle, a okazało się, że to była jakaś w ogóle masakra, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Jakoś to idzie. Strzelał z tego nie będę. Wydaje mi się po prostu, że trzeba po prostu próbować i tyle. Czasami coś wyjdzie, czasami nie. Liczy się zabawa. Biorę się za następne, później jak to będę wkładał, to jeszcze gdzieś tam to podociskam i wyeliminuję te bąble. Po prostu giełką pyk, wypuszczę powietrze i to przegładzę. Daleko, ale wygląda to spoko. Trzeba było by prześledzić braci Collins i są nieźli. Także szacun naprawdę, bo nie jest to takie łatwe, wydaje mi się. Szczególnie jak się okleja duże powierzchnie, takie małe powierzchnie, to jest pryszcz. A i tak widzę, że nie jest to łatwe. No i defekty. Tutaj mi się nie udało tak do końca. Tu jest spoko. Tu spoko. Ogólnie efekt jest fajny. Idealnie. Siedzi. Ten CD player mógł być trochę niżej, zobaczyć co da się zrobić. Ale jest to, kurde, masakra. Cieszę się bardzo. Było trochę roboty, ale fajna zabawa. Ja lubię się bawić w takie rzeczy, także polecam. I będzie to. Jedno życie na sprawdzie, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Jeszcze zapomniałbym o dywanikach. Kupiłem je w Mr. Price'ie. A zdecydowałem się na niej, bo nawet nieźle wysztrykowali te logo. Także DJI. Zamówiłem ją chyba z Kanady, nie mogłem nigdzie dostać. Więc ją nakleję jeszcze. I to już będzie tyle. Thank you.
mówiliśmy do Sylwii. Wiesz, te BM-ki. Czekaj chwilkę. Nie poczekam. Przepraszam. Pokrowce z Polski. Ja chciałem powiedzieć po prostu, no, że... Co chciałem powiedzieć, Sylwia? Aha. Powiedzieć, że te siedzenia... Nie. Że te siedzenia... BMC wyglądają, choćby ktoś na nim nasiurał. Że co? Z torebki, jak mi kapie, to są brudne siedzenia. Otworzę okno, kapie deszcz. Tak, zacieki się robią. Siedzenia. Więc zamówiliśmy pokrowce elegance. I welurowe i fajnie. Będzie estetycznie też w środku, więc sobie się będzie cieszyć. Także dajemy. Tu jest airbag, tu, czyli to jest od kierowcy. Tak, to będzie od drzwi. Dlaczego to musi być takie trudne? No co ty? Co to jest? A to już jest w ogóle! To jest jeszcze mniejsze niż tamto. To trzeba tak naciągać takie kondomy? To nie będzie takie hop-siup. Powinien przyjeżdżać pan montażysta, który mi to zakłada. A nie, to słyszę, daj mi spróbować. Dobra, nieważne. Dobra. Tu się my zakłada... z młodem będziemy robić. Odejdź. To się chyba... To się nie wkłada do środka. Tylko tak się naciąga. Co ja zrobiłem? Nie ma nic prostszego dla mnie. Chyba było lepiej dać do prawa. Jestem typową blondynką. A przestań chyba. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Ja pierdolę. Jak tam nie mam woli do... Dało się pierwszy założony. Przecież to jest proste. Ale co? O ramę. No chyba żart. To musi chłopie wyjść po tego, to ma być idealnie. To ma być... Chłopie, to ma ja wyglądać... To ma wyglądać tak, choćby to były chłopie... Idź po latarkę tą mocną, dobra? Po prostu biegnij. Tak, idź po latarkę. Tak, leć chłopie. Ale dosyć porządnie te pokrowce są uszyte. Naprawdę, solidne. Ale zjazda. To dojście jest super, pięknie. Niedostępne. Ja pierdolę. Dobry system, nie? Ja pierdolę, ale to można naprawdę dobrze założyć, tylko trzeba się, kurczę, napocić, no bez kitu. I co z tą twoją mycą? Jaką mycą? Mycą. Co? To są myce? To jest myca. To jest uszanka. To coś się pierze, no nie? Czy jest. Odkurza? Jest. Czujesz teraz to ściągać? Właśnie to chciałem powiedzieć. Ja też jestem mądra, bo nie ściągłam zagłówka, a cisnę na siłę. Pejki, widziałeś, co tu się dzieje? Sylwuś, nie wmawiaj sobie, że to jest trudne. Bo to nic nie da i tak. Skup się po prostu na małych krokach. Sylwia, widzisz ten pasek, który mam tutaj pod spodem? No. Trzymam go ręką. Ej. To jest... Sylwia, już teraz wyglądasz dobrze. I co myślisz? Nic, myślę, że jest do bani. Ale z czym? Nie umiem tego założyć. Masakra. Efekt będzie naprawdę fajny, ale... Także jak nie macie co robić, to możecie sobie kupić pokrowce. I jest wyzwanie. Gdzie wycięcia na te pasy? A to gdzie wchodzi, gdzie? To. Tu. Dupy. Może nie, złożysz, a ta rzepa? Jak złożysz, to będzie ci łatwiej to włożyć. Musisz kombinować. Nie chcę mi się już. Musisz, dasz radę. Zrobiłam tyle, ile mogłam, więc na więcej mnie nie stać. Lubię welur ogólnie. Jest miękki taki. Fajny. Dobra, teraz tył, bo Sylwia już mówi, że ma dość, poszła. Kończę.
mam. Dobra, w pół do 11 skończyłem. Było grubo. Nie chciałoby mi się już tego robić drugi raz. Ale opłacało się, efekt jest fajny. A teraz wychodzę z garażu, jest w pół do 11 i popatrzcie. Śnieg normalnie w Irlandii. Nie pada często, ale czasami pada. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku upgrade'owania naszych samochodów. Mamy plan trzymać je przez następne 5 lat, także mam nadzieję, że będą nam służyć, że będą nas cieszyć i tyle. Życzę wam dużo zdrowia, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu, hej!